Dzień witamy Państwa. Witamy Piotra Motyla z Tajlandii. Czy w Tajlandii? To już nasze piąte, tak? Piąte spotkanie piąte, dzisiaj. Tak. Piąte. Piąte spotkanie, no już z, z, jakby, z, z, jakby zacznie się na poważnie. Na początku były tylko takie umizgi. A teraz, proszę Państwa, chciałbym, żeby... Piotrze, no Ciebie też witam, oczywiście, przede wszystkim. Witam, Janku. Żebyś nam powiedział. Co tam się dzieje u was? Bo u nas jest bardzo blisko wojny. Czy to czujecie, czy czujecie tam w Tajlandii, ten powiew, powiew militarniu, militariów? Powiem w ten sposób. Na początku to witam ciebie, Janku, witam wszystkich widzów, także cieszę się, że mogę jeszcze raz tutaj no, podzielić się moimi, że tak powiem, tutaj newsami z, z Azji. Odpowiadając na Twoje pytanie, jeśli chodzi o kwestie wolny, wojny, to powiem w ten sposób. Od, od ubiegłego roku, w lutym, jak się to wszystko zaczęło, no to był ogromny popłoch i to tak, Tajlandia jeszcze do października u, ubiegłego roku, czyli 2022 była w sumie taka zamknięta, wiesz, no były jeszcze jakieś takie dodatkowe... No pandemia jeszcze. Tak. tak, tak, dokładnie. Natomiast tutaj od października, od końca października jeszcze praktycznie wszystkie te regulacje zostały zniesione i co się nagle stało? Od momentu kiedy na Ukra przepraszam Ros no Putin ogłosił ten taki kolejny pobór do wojska, no to wyobraź sobie, że tutaj listopad, no to należał do Rosjan. Rosjanie tutaj walili drzwiami i oknami do takiego stopnia, że nawet w tym momencie ceny, jeśli chodzi o powiedzmy, no co, wynajem czy zakup nieruchomości naprawdę mocno urosły, szczególnie to widać na wyspie Puket. Bo w innych, w innych częściach kraju, no tutaj Rosjanie nie bywają, oni wybierają się na wyspę, tak i styczeń ten ostatnie tutaj dwa tygodnie. To jest, że tak powiem, nie chciałam powiedzieć apogeum, ale do takiego stopnia. Wyobraź sobie, mam kilku. Powtórka zajęć... z tego, co było wtedy? Dokładnie tak. I co się stało nagle? Właśnie mam kilku znajomych, którzy no mają mieszkania, wiesz, takie po prostu wiesz na długi termin wynajmowali. Wynajmują, no. Tak, wynajmują. I co się stało? Wcześniej takie mieszkanie, jak wynajmowało się po 15 tysięcy batów, może tam 13, czyli około 1500 do 2500 zł, mniej więcej. Takie mieszkanie, powiedzmy 60-metrowe, umeblowane. To w Nadzie? tym momencie. miesiąc, tak? Tak, tak. To w tym momencie wiele osób po prostu wynajmuje to na zasadzie. Miesiąc czy dwa i dostaje dwóch, trzy razy wyższą cenę, wszystko znika z rynku. Nawet do takiego stopnia. Wyobraź sobie, że agenci piszą do ludzi, którzy mają tam mieszkania, czy, czy wiesz, do tej pory nie byli na rynku no to pytają się, czy nie chciał ktoś by wynająć, nie wiem, pokoju, czy, czy podnająć części, bo właśnie wczoraj rozmawiałem, byłem na takim markecie, gdzie jeden Polak ma taką, wiesz, małą wil, no, willę taką, powiedzmy trzypokojową, e, trzy sypialnie, dwie łazienki. No to najmniej tam to tak, detale. Ta to... willa normalnie można było ją wynająć za około 40-50 tysięcy batów, czyli około 5-6 tysięcy złotych na miesiąc normalnie, a w tym momencie to już agenci dzwonią, proponują nawet, dwu, trzykrotnie wyższe stawki i jak się pyta, kto jest wynajmującym, to głównie to są jednak Rosjanie bogaci. Ja myślę, że to w Polsce też widać, że tutaj znowu Ukraińcy wiesz, przyjechali, wykupują, wiadomo, no, Ukraińców pewnie jest dużo więcej, to tak samo teraz, jeśli chodzi o Tajlandię i te kraje azjatyckie, tak samo jest z Kambodżą, Wietnam, Filipiny. Dlaczego? Bo w całej Europie nikt, nikt Rosjan nie chce, a tutaj Azja no, jest welcome, oni ich witają, jeśli ktoś ma pieniądze, to nie ma problemu. Tak to wygląda. Ale powiedziałeś, że Rosjanie głównie, a Ukraińcy? Tak. Ukraińcy, no to sporo Ukraińców już do tej pory wyjeżdżało na, na zachód, czyli tam Niemcy, Polacy, bo też mam takich Ukraińców. Na Sylwestrze powiem ci, że tak się złożyło, że jak byłem na Sylwestra, to przy jednym stole dosłownie siedzieli Białorusini, Ukraińiec i jeden Rosjanin. Słuchaj, no wszyscy jakoś tam pili w alkohol, no tak to było. Natomiast u, 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 Ukraińców nie jest tutaj za dużo. Najwięcej jest Rosjan. Teraz jeszcze od 7 bodajże stycznia. Ubiegłego miesiąca właśnie została otworzona, znaczy Chiny się otworzyły. I teraz no dopiero. Nie, no już mówiliśmy tak. już o tym. i teraz właśnie chcę o tym nawiązać, że y, wygląda to tak, że no, potrwało to te dwa trzy tygodnie i od tego tygodnia zjeżdżają masę Chińczyków, zjeżdża. Widziałem artykuł nawet tutaj w Bangkok Post, że w tym momencie Chińczycy wykupują, co się też da, jeśli chodzi o jakieś no, powiedzmy nieruchomości, czy gdziekolwiek. Wielu chce się przenieść, tak? Z kilku powodów. No więc no, co... właśnie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Mnie nie interesuje turystyka w tej mm -hmm. chwili. Nie interesuje, czy jest coś takie zjawisko, że tuż przed wojną podobno też uciekali Japończycy i Amerykanie do Tajlandii w tak. czasie II wojny światowej, też przededniu, tak. drugiej, czy tam, może nie, nie przededniu, ale zanim dobrze, się. Że o tym, dobrze, że o tym mówisz, bo generalnie. są tradycje jakieś. Tak, jeśli sprawdzałem tutaj dane, jeśli chodzi o II wojnę światową, to w tamtym czasie Tajlandia generalnie oficjalnie była neutralnym krajem. Nie opowiedzieli się po żadnej stronie. I wyglądało to tak że Tajlandia robiła tak naprawdę dealy i z Amerykanami, i z Japończykami, i ze wszystkim, generalnie z kim się dało, bo no jeszcze pamiętaj, że te lata 40., 50. ubiegłego wieku, to Tajlandia to były domki bambusowe dosłownie mówiąc o dżungla i oni tak naprawdę handlowali ryżem, opium i tam jeszcze wiesz, jakimś tam no, jedzeniem tak ogólnie. Dopiero od lat 70., kiedy ten nowy król Rama, znaczy nowy, poprzedni król świętej pamięci Rama IX, no wprowadził, że tak powiem, podniósł tutaj poziom życia, tak, no i jednak rozwinął tą Tajlandię, to w tym momencie Tajlandia przez ostatnie wiele lat, w zasadzie dwie, trzy dekady, to była takie schronienie dla różnego typu azylantów z kilku powodów, bo ogromna wolność, po drugie, no pra, wiesz, jest, no Thailand to znaczy inaczej wolny kraj, tak, dosłownie w tłumaczeniu. I pomimo tam różnic kulturowych, no stosunkowo było łatwo się osiedlić, koszty życia są, no nawet teraz po jakieś 30-40% niższe niż w krajach zachodnich, no w wielu krajach europejskich, ja to sam nawet odczuwam. Co prawda w miejscowościach turystycznych jest drożej, ale idąc właśnie teraz dalej, jeśli chodzi o ten cały um, kwestie wojenne, no to jak wiesz, o tym jest bezpieczeństwo. Tak, to, tak, to coś zauważyłeś pewnie ostatnie dni, jest no, spora taka napięta sytuacja pomiędzy Chinami a, Wiet... a Tajwanem, przepraszam, tak? No i wiesz, różne są źródła, że będzie wojna, nie będzie wojna, nie wiadomo generalnie co będzie, ale co się dzieje? Generalnie bo, bo, bogaci Chińczycy, kto może w tym momencie to, w, gdzie mogą to po prostu wyciągnąć, no starają się gdzieś szukać co jakieś miejsca, czy tam bogaci Chińczycy to tak Singapur, bo to wiadomo, że to jest takie bezpieczne, taka Szwajcaria Europy, że tak powiem. Tajlandia... Chińska Szwajcaria. Tak, dokładnie. Tak, chińska, przepraszam, Szwajcaria. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o Tajlandię, Kambodża, na przykład, masę Chińczyków do Kambodży ucieka, bo tam można kupić ziemię, tak naprawdę. Może kupić, no jeszcze mają takie prawo, że mogą, mogą kupić. Czy Filipiny. No i w tym momencie Chińczycy, kto może, to po prostu szukają sobie drugiego miejsca na świecie. To co ja mogę powiedzieć, jeśli chodzi o ten czas wojny, wyobraź sobie, że od początku grudnia, znaczy no myślę, że to była końcówka bardziej listopada, ja sam zaskoczony jestem nawet ilu Polaków po prostu pyta, może nie od razu gdzieś ktoś chce tam wyjeżdżać, ale pyta się jak to wygląda, czy jest bezpiecznie, koszty życia, no wiele takich niuansów jak wygląda to w Azji, bo no, tak to wyglądało do tej pory, że Tajlandia przez ostatnie wieki, że tak powiem, z nikim się nie kłóciła, robili deale ze wszystkimi, z którymi się dało. I tak to, to ja teraz. już ja zaczął ten temat, to, to y, odpowiedz na pytania, jakie, jakie pytania dostałeś od, po ostatnim y, spotkaniu, i odpowiedz na nie. Super. Okay. Moi drodzy, ogromnie się cieszę, że pojawiło się sporo pytań przed, 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 tutaj pod ostatnim filmem i też pod, pod, pod poprzednimi filmami, także zapraszam też do zostawienia tutaj łapki w górę, i też jeśli macie jakieś pytania, to gorąco zapraszam, ja je sobie tutaj wynotowałem. Mam takich w zasadzie jest sześć pytań, które warto na pewno odpowiedzieć, tak? Pierwsze takie pytanie padło bodajże od pana Tomasza, jak jest pod kątem bezpieczeństwa na ulicy, jeśli chodzi o Tajlandię. Powiem w ten sposób: Tajlandia jest chyba jednym z najbezpieczniejszych krajów, w jakim do tej pory byłem. Ja tam byłem, około 16 krajów łącznie, i powiem w ten sposób: wygląda to tak, że bezpieczeństwo jest bardzo, że tak powiem, jest bardzo bezpiecznie, bo podam przykład, jakby ktoś szedł na przykład o czwartej rano czy piątej nad, nad ranem normalnie w ciemną uliczkę w Bangkoku, to w najgorszym przypadku to, co go może spotkać, to, że spotka dwóch Tajów, którzy piją, w, w, że tak powiem, w garażu whisky i zaproszą się ciebie na szklankę whisky zrobią sobie zdjęcie na Facebooka. Tak jest dosłownie. Ja nigdy przez 10 lat nie miałem takiej sytuacji kryzysowej, bo tajowie są generalnie z natury bardzo pogodni, bardzo uśmiechnięci są, starają się pomóc. Oczywiście słyszy się takie sytuacje czasami, że taj teoretycznie może gdzieś kogoś zabić, tak? Zdarzają się takie sytuacje, ale wygląda to w ten sposób, jeśli zostałby publicznie obrażony na oczach jego rodziny, to tajowie w ramach honoru i utraty twarzy są skłonni, że tak powiem, do nawet zabicia kogoś, tak? Ale to są sytuacje incydentalne, tak, w okay. skrócie. Zresztą trudno ich obrazić, bo się nie zna języka, prawda? Nie tak, zna. dokładnie, to tak. To jest, to jest ważne. Drugie pytanie jest też. Czytałem, jakie są problemy z zamachami. Jak to wygląda w praktyce? Kilka lat temu w mediach były informacje, że tam wybuchły jakieś tam bomby. Generalnie wyglądało to na południowych, znaczy w południowych prowincjach, tam gdzie są, jest taki stan, on się bodajże nazywa. Ja, nie Jala, tylko zapomniałem, jest taka prowincja, chyba Jala bodajże. Dosłownie ona jest graniczy z Malezją i tam dużo muzułmanów mieszka, tak? I oni się kłócą, żeby to odłączyć, po prostu od Tajlandii przyłączyć do, do, do Malezji. No Były tam jakieś, jakieś incydenty. Był też taki zamach tutaj nawet w Bangkoku przy takiej kapliczce dla, e, dla tam Chińczyków e, i no, wybuchła jakaś tam bomba. Ale od tego momentu Tajlandia wzięła się za. Takie, takie zamachy. No i wytropili oczywiście tych, tych ludzi, słuch po nich zaginął. W tym momencie tutaj wojsko rządzi. Ja powiem w ten sposób, no czuję się nadal bezpiecznie. Nie ma tutaj jakichś takich zamachów, jakichś takich krwawych, żeby, żeby się czuć jakoś niebezpiecznie. Powiem okay. w ten sposób, wiele kobiet samych podróżuje. Jest bardzo okej. Okay. Kolejne pytanie. Też padło takie, jak wygląda stosunek władzy do obywateli i przyjezdnych? Czy jest zamordyzm, czy jest dyktatura? To jest ciekawe pytanie. Dlaczego? To, co trzeba wiedzieć, to jest taka kwestia, że w Tajlandii w zasadzie jest ogromny szacunek dla przyjezdnych, szczególnie dla osoby, że tak dla powiem. Gości tak, dla gości białych, tu generalnie no, z, którzy mają białą skórę, bo tak to wygląda, że my mamy trochę wyższy status społeczny. Oni są bardzo grzeczni i jeśli chodzi o taki zamordyzm, tutaj domyślam się, że to chodzi o kwestie gospodarcze. Miałem okazję, tutaj poznałem takiego pana Wojtka, on mieszka tu ze 30 lat, ma żonę, dziecko, pytałem go, jak to wygląda, a jeśli chodzi o przedsiębiorców, mówi, że nie słyszał jakiejś takiej sytuacji, żeby jakieś urzędy nękały przedsiębiorców, tutaj lokalnych, czy ja też, no powiem szczerze, ostatnie 10 lat ja tu pracuję w, no, w Tajlandii. Powiem szczerze, to, to nie miałem jakiejś takiej sytuacji, żeby ktoś mnie nękał i co więcej, no, kwestia jest tylko tak, trzeba pilnować przepisów imigracyjnych. To jest, to jest bardzo ważne. Natomiast nie ma takiego zamordyzmu gospodarczego. Jeśli chodzi o, co jest ważne, jest kilka reguł. My biali po prostu w sensie obcokrajowcy no, mamy, że tak powiem, mamy się nie mieszać w politykę, mamy nie mówić złego słowa na króla i wtedy tak naprawdę nikt nas się tutaj nie czepie. Tak w skrócie. Okej. Okay. Jeszcze jakieś masz pytania? Tak, jeszcze znajdę sobie tutaj jest, jak wygląda procedura, a żeby dostać stały pobyt, niekoniecznie obywatelstwo. To jest tak krótko, odpowiem, jest to możliwe i nawet sporo Polaków ma tutaj taki stały pobyt. Wygląda to tak, że. Jest kilka sposobów, albo przez małżeństwo, dwa lata małżeństwo i trzeba mieć tutaj jakąś stałą pracę przez trzy lata, jakieś dochody o wartości około miesięczne, przychody około 5 tysięcy złotych, potem trzeba zdać taki podstawowy egzamin z języka tajskiego, coś tam trochę pogadać, zapłacić około 10, no około 100 tysięcy batów, no różnie, między 100 a 200 tysięcy batów w zależności ile tam się punktów dostaje i można wtedy stały pobyt dostać. Ja sam się teraz będę umiegał, ubiegał w przyszłym roku, to jest, to jest spokojnie, można mieszkać. Natomiast jeśli ktoś nie musi uzyskiwać ktoś takiego z tego pobytu, bo można tutaj, w zależności w jakim wieku się jest, czy to będzie kwestia emerytalne, to będzie myślę tematy na inne odcinki, jeszcze chętnie o tym poruszę, bo to jest, to jest naprawdę ciekawe. Jest kilka dróg, jak, stało, jak na stałe można przebywać w Tajlandii. To może zacznijmy od, od emerytów, bo tak. emeryci to będzie chyba ta pierwsza grupa, która mogłaby ewentualnie skorzystać z tej twojej wiedzy, z tego Twojego prowadzenia. No, jak, jak wygląda sytuacja emeryta? Jest małżeństwo emeryckie, tak. czy z Polski wyjechać i dostawać tam emeryturę, żyć? Jak, jak, jak mają to sobie zorganizować? Więc tak, zacząłbym od, w zasadzie jest takich pięć kwestii, które trzeba rozważyć. Po pierwsze, trzeba zapoznać się z różnicami kulturowymi, bo tu jest buddyzm, ale oczywiście Nie. kościoły są. Jest bezpiecznie, naprawdę można się spokojnie dostosować, nawet pomimo to, że język jest powiedzmy inny i te literki są inne, to generalnie po angielsku bez problemu można się porozumieć. To jest pierwsza kwestia. Teraz. Y Chodzi o taką rzecz, jeśli ktoś planuje tutaj wybrać się do Tajlandii, to też trzeba dopasować sobie miejsce, bo e, gdzie chcemy się wybrać, bo tu chodzi też o budżet i, do, i dopasowanie, tak? E, chodzi o taką kwestię, że no, są miasta takie budżetowe. Podam przykład. E, bardzo dużo niemieckich emerytów ląduje na przykład w Patai, w Hua, Hin, czy chociażby Chiang Mai z kilku powodów, bo wtedy dosłownie tak jak no, tutaj mam kilku znajomych, którzy mają, powiedzmy, miesięczne takie przychody około Półtora tysiąca dolarów tak w przeliczeniu, to za to naprawdę jest całkiem takie bardzo dobre życie. No, Mówmy się dla wielu Polaków może to być niekoniecznie, ale wtedy, jeśli ktoś ma dochody pasywne i w ogóle to spokojnie może. Potem musimy jeszcze zadbać, ważną kwestią jest tutaj, to dużo ludzi pyta o kwestie zdrowotne, czyli szpitale. Jak wyglądają szpitale? Szpitale są. To jest temat na osobny odcinek, ale tak w skrócie podpowiem, że chodzi o to, że szpitale są bardzo wysokiej jakości, łatwo się dostać do specjalistów. Ubezpieczenie roczne takie we wszystkich szpitalach, takie do miliona dolarów powiedzmy, wiadomo rocznych, takich kosztów, to kosztuje um, od około tysiąca załóżmy 300 dolarów do, do 1700 dolarów rocznie. Czyli to jest powiedzmy, załóżmy, niech to będzie 2000... 2700 zł. Tak, miesiąc. tak, ale to jest takie prywatna opieka. Ja mówię o prywatnej opiece i to jest dosłownie pokrywa kwestie leczenia raka, onkologiczne sprawy i tam jeszcze parę innych. To jest to. Teraz, co jest wymagane, bo tak, bardzo ważne, czasami ludzie pytają, jak, wy, jak wyglądają te wymagania. Więc wymagania są następujące, czyli trzeba mieć ukończone 50 lat, trzeba pokazać, że ma się na koncie bankowym Powiedzmy, równowartość 800 tysięcy batów, czyli to jest około 100 kilkudziesięciu, no powiedzmy to po takim kursie, około 110 tysięcy złotych mniej więcej. No i lub dochody około tam 65 tysięcy batów miesięcznie. tak, Czyli to jest około, też około 2000 dolarów. Teoretycznie jest to dosyć wysokie, ale w praktyce wygląda to tak, że nawet jak ktoś nie ma, ale ma, wiadomo, ma dochody, ma majątek, ma tam inne rzeczy, to jest tak, że. Tutaj wiele agencji pomaga to, że czasami można jakby te, ten depozyt ominąć. Są sposoby, generalnie jest to proste, legalne, można spokojnie to zrobić, natomiast trzeba mieć, tak jak mówię, trzeba mieć ubezpieczenie, tę kwestię wieku, trzeba pokazać, że ma się ten, że tak powiem, jakiś income, czy jakiś ma majątkowy. Że tak. nie będzie obciążeniem, tak? Dokładnie tak. tak. Ważna rzecz, jeszcze tylko tak w skrócie powiem, bo wiele o tym osób nie wie, do Tajlandii wbrew pozorom, czy nawet do wielu krajów azjatyckich, no, nie jest łatwo tak wjechać, tak jak dosłownie do Anglii, że można przyjechać na, na zmywak. Tutaj mamy zakaz pracy w większości zawodów. To jest, mówię, temat na osobny odcinek, ale chodzi o to, że Tajlandia, jakby to powiedzieć, no, wita wszystkich, ale no, problem jest taki, że czasami, wiadomo, ludzie przyjeżdżają, potem jak pojawia się jakiś problem medyczny, potem szpitale pokrywają, ciężko to ściągnąć i od razu starają się to eliminować, że co roku te kwalifikacje są weryfikowane. Czyli co roku trzeba te, te wszystkie kryteria sprawdzić. Generalnie jest to w wielu przypadkach formalność, ale ja to w pełni rozumiem, bo wiadomo, że każdy tutaj, no nie wiadomo, no, kraj nie może płacić za, za, za czyjeś, że tak powiem, leczenie, tak, jeśli ktoś o to nie zadbał. To są tak w skrócie, jeśli chodzi o kwestie emerytalne. Czyli przyjeżdżam, już wybrali sobie, że są do Chiang Mai, przylatują na lotnisko w Chiang Mai, bo przecież mogą tam tak. przylecieć. I co robię i gdzie idą? Już ci powiem, więc w ten sposób wygląda to tak. Na sam początek rekomenduję przylecieć sobie dosłownie na wizie turystycznej, po prostu tak wlecieć, tak? Potem to jest dosłownie można na 45 dni, dosłownie na pieczątkę na lotnisku, potem można to przedłużyć za 200 zł na kolejne 3 dni. Jeśli faktycznie się komuś spodoba, to wtedy można w ciągu miesiąca ten proces spokojnie uruchomić uzyskania wizy takiej no. Emeryckiej. Najpierw trzeba sobie wybrać miejsce do mieszkania, bo Tajlandia ma bardzo duże zaoferowania. Od wysp No dobrze, no to powiedz, jak, jak wy, wy, wysiadają z autobusu i co? No pewnie każdy będzie miał już coś załatwione, ale tak. pierwszy raz to co? Z kim mają? Gdzie mają szukać tych mieszkań? Przez Booking.com czy, tak. czy jak? Powiem w ten sposób. Generalnie tutaj, jeśli ktoś jak. Kolwiek sposób, znaczy w jakikolwiek zna sposób angielski, stosunkowo łatwo to jest tutaj znaleźć e, mieszkanie. Może nie teraz, może sezon będzie, wiadomo, wszystko zależy, jaka to będzie miejscowość, tak? Czy turystyczna, czy nie turystyczna, Ale załóżmy, że lądujemy tutaj w Bangkoku, e, no to, bo to jest główne lotnisko, i wtedy załóżmy, że wybieramy Chiang Mai, no to możemy tam polecić samolotem za około, nie wiem, 150 zł, lub pociągiem całonocnym, że tam poniżej 100 zł, tak? Tam możemy na miejscu. Często bierze się hotel. Jak ktoś na przykład nie wie, jeszcze nie ma mieszkania, no to są takie serwis apartments, czyli takie hotele, które jest hotel, tylko tyle, że masz. Możesz wziąć sobie na miesiąc, na tydzień i jest na przykład raz w tygodniu wymienia na pościel, powiedzmy, tak? bo w hotelach jest zazwyczaj co dzień, ale robi się tak, żeby obniżyć koszty, że nie ma tam śniadan, że człowiek się sam tam żywi. To no, dosłownie może w hotelu mieszkać. To tak wiele osób tak, tak robi. Natomiast bardzo ważne jest to, tak jak zauważyłem, że dla wielu ludzi, ktoś, kto wcześniej już tu przyleci, to musi wybrać, czy bardziej by chciał gdzieś nad morzem, czy bardziej ciąg maj, czyli to jest takie jak zakopane, powiedzmy. Nasze bo tam są góry, jest chłodniej. Tak, tak. I wtedy są inne domy, inny klimat, zupełnie inaczej. Wtedy trzeba sobie wybrać, powiedzmy, gdzie chcemy, gdzie chcemy, powiedzmy, mieszkać na dłużej. I wtedy wiadomo, że w w każdym takim mieście typu Chiang Mai no to będzie wiesz będzie dużo niższy budżet niż w Bangkoku czy na Phuket, tak? I czy w miejscowości nadmorskiej. I generalnie tutaj no to no zimy nie ma praktycznie nie, nie ma tutaj zimy, no jest tylko pora deszczowa, ale to pora deszczowa wygląda to tak, że w wielu, generalnie od Bangkoku wzwyż jest, że raz go, godzinę dziennie pada deszcz, powiedzmy to jest od lipca do, 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 do września, tak? na wyspach pada częściej, tak, to mówię, to zależy kto co, to co lubi, tak, natomiast jak mamy ubezpieczenie, to wygląda to tak, że są tutaj społeczności, osób gdzieś tam starszych, ludzie się gdzieś tam spotykają, są domy spokornej starości, to dosłownie jak sanatorium nasze, tylko, że mamy palemki Mamy dosłownie, wiesz, no, miłą obsługę, no, ludzie uśmiechnięci i tak naprawdę do wiele do życia nie potrzeba. Podam taki przykład, Janku, bo to jest bardzo ważne. Wyobraź sobie. Ale zanim podasz przykład, to przepraszam się, czyli można to wszystko na internecie znaleźć, te tak, wszystkie organizacje. Tak, Umówić się z nimi wcześniej, pojechać tam, ewentualnie przejechać pod, po, po, po Tajlandii do tych te kilku ośrodków, i zobaczyć, co mi się najbardziej podoba. No I oczywiście. potem już na Good. Oczywiście. Okay. Ja polecam, jak coś, to najprościej, jeśli ktoś by szukał takiej informacji, proszę sobie wpisać Retirement in, in Thailand, nie? czyli po angielsku, czyli emerytura w Tajlandii. I wtedy wyskoczy bardzo dużo artykułów. I generalnie najczęściej, które ja bym polecał, bo chodzi o budżetowo. Wiadomo, jeśli ktoś ma budżet ograniczony do 1000 dolarów, to jest na pewno Pattaya, Hua, Hin, Chiang Mai. Jeśli ktoś ma budżet powyżej, taki no, powiedzmy wyższy, no to na pewno Wyspa Puket, tylko to jest kwestia. Turystyczna, nie wszyscy mogą lubić, Kosamuj jest dużo droższa. To tam dużo miliard milionerów, że tak powiem, się tam lokuje. To tak w skrócie. No, nie wiem, co, co, co tutaj więcej może y, interesować y, emeryta, ale, ale wydaje mi się, że kraj jest wymarzony, prawda? Do, teraz abstrahuję, bo, bo nas mm. trochę tak, czy mnie oskarżają, że ja. Wyciągam ludzi, z żeby ja Polaków wyciągam z Polski i po świecie gdzieś jeszcze, yy, rozrzucić. Wydaje mi się, że to są, to są alternatywy, proszę państwa. Nie musicie być, przecież nawet jak będziecie na, na emeryturze i będziecie mieszkać w Tajlandii, to możecie jeszcze na pół roku przyjechać do Polski, albo nawet na rok. Oczywiście. To, to nie, ma, nie ma takich problemów. Przymusu, nie tu ma jest... żadnego przymusu. Co jest, ja, jaki jest, co dla ciebie było najtrudniejsze, naj, najgorsze, oczywiście poza nauką języka? Powiem w ten sposób. To wszystko zależy oczywiście, kto, kto szuka z jakiej perspektywy. Może podam, wiesz, Janku, z perspektywy mojej mamy, na przykład, jak była tutaj pierwszy raz. Jeśli pozwolisz, bo to myślę, będzie tak, ciekawe. Tak, tak, Moja oczywiście. mama ma 60 kilka lat, pamiętam, była pierwszy raz w 2014 czy 2015 roku. No i wiesz, i to był ogromny strach. Na początku to znajomi je mówili: węże, szpitale nie ma, brudno, domki bambusowe, tu cię zabiją, sprzedają cię, wytną ci nerkę. Generalnie największym problemem, to ci mogę powiedzieć, były informacje z zewnątrz ludzi, którzy tu nigdy nie byli i nie widzieli, jak jest w praktyce, i to było takie, wiesz, po prostu straszenie na siłę. Wylądowała tutaj, oczywiście te pierwsze trzy dni, szok, bo tu ciepło, tu ludzie mówią w innym języku, w ogóle wiesz, ale. Co było zaskoczeniem, że nagle tak, ludzie mili, każdy chce pomóc, nie ma tak, że wiesz, ktoś cię tam na siłę, wiesz, ciągnie i chce tam dolara, żebyś mu tam dał, tak jak wiesz, w wielu krajach, powiedzmy tam, czy tam nie Maroko, czy Egipt, zna, no, wiele osób myślę zna ten temat. Po drugie, tutaj moja mama była zaskoczona, że na przykład opieka medyczna jest na wysokim poziomie. Podam przykład chociażby masaże takie tajskie, no to jest rzędu 20 zł godzina masażu. No to dostała budżet to co dzień, tam siedziała przynajmniej godzinę czy dwie na takich masażach. Jedzenie jest tanie, bo dosłownie za nawet teraz, pomimo to, że tutaj ceny trochę poszły w górę i w ogóle. No to wyobraź sobie, że ta, talerz krewetek, no to możesz poniżej, nie wiem, 7-8 zł, możesz, nie wiem, ryż z krewetkami zamówić sobie to w całkiem fajnej restauracji. Tu w Bangkoku w centrum. Jedzenie jest, zaskoczyło jej to, że ceny były o. o no, takie całkiem, całkiem okej, okay, nawet niskie dla nas, na Polaków. Nawet teraz, pomimo to, że są podwyżki, widać, ale jest nadal tanio. Standard mieszkań to było też ogromne zaskoczenie, bo w mediach często pokazują, wiesz, kraje azjatyckie typu Kambodża, tam nie wiem, Filipiny czy Tajlandka, to dosłownie, że to domki babusowe ludzie tam grzebią na Polach w ryżu, a w praktyce to tak nie wygląda. No, ok, są takie miejsca, ale wielu z nas, nas jak mieszka, to nagle wyobraź sobie, że w budżecie, nie wiem, jak masz 200 dolarów, powiedzmy 250 dolarów, to za to masz, nie wiem, 30-40 metrowe takie, no taką powiedzmy kawalerkę, to no, może nawet jednopokojowe mieszkanie, czyli one bedroom one bedroom plus salon, no to plus basen, jacuzzi, sauna i siłownia, i siłownia w bonusie, no to powiem ci, ciężko znaleźć nawet, mówię, w Radomiu, czy w Lublinie, czy we Wrocławiu taki, taki standard. To jest to właśnie wiele było takich zaskoczeń, to co, to co mogę tak z perspektywy powiedzieć? Co więcej, okazuje się, że nawet ta kwestia bariera językowa, to jest tak, jak się jest w wielu miejscach, to potem tak naprawdę do tego wystarczy nam kalkulator, gdzie tam każdy pokazuje, ile coś tam kosztuje. Prosty angielski, dosłownie z translatora, w zupełności wystarczy. I to, co mówię, no generalnie jest bardzo, bardzo bezpiecznie. No tutaj, jeśli mogę mówić o Tajlandii, bo byłem też w innych krajach, typów powiedzmy, nie wiem, Wietnam, czy Kambodża, czy Birma, czy Malezja. No nie do końca się czułem, pomimo, nie do końca się czułem bezpiecznie, pomimo to, że ogólnie jest bezpiecznie w Azji. Tak? Bardzo bezpiecznie. No może, może, może Birma teraz trochę jest, jest tam jakaś wątpliwa, ale, no. ale, ale południowo-wschodnia Azja jest bardzo bezpieczna. No to, no to, no to nic, to niech Państwo już macie jakąś, jakieś rozeznanie, jak chcecie więcej, to, to ja proponuję takie dwie książki podróżnicze. Jedna to jest książka, która łączy podróże i, i majątek, czyli złoto. To jest Daga jego Spekulant. Polecam wszystkim, już parę razy polecałem i teraz mamy nowy nakład, także proszę, proszę się tym zainteresować. Piękna powieść, bardzo pouczająca, taka trochę oswajająca ze światem. I druga to, to jest moja, zbiór takich moich wspomnień, z, między innymi z Azji. Tutaj też są kawałki z Azji, od Tater do Andów. Od Tater, proszę Państwa, to nie jest błąd, bo się mówi od samiuczkich tater, prawda? Że górol jose górol z pod samiuczkich tater. No więc to właśnie od tater do andów, nawiązanie takiego opowiadania Amicisa od apeninów do andów, ale tu moje jest bardziej swojskie. Także polecam to i chciałem też Państwu chciałem też Państwu przy, opowiedzieć co w ogłoszeniach parafialnych dzisiaj, bo zawsze zapominam w tych programach Korespondencyjnych. Chciałem przypomnieć, że polecamy oczywiście książki Akademii Młodych Milionerów, to są książki, które uczą dzieci odporności na działanie państwa, rządu, polityków, samodzielności, samodzielności krytycyzmu i twórczej postawy. No oczywiście przedstawiam również mennicę Mazowi, która. Która widzicie sami, że czas rozliczeń jest, jest blisko, teraz jest chwilowa korekta na, na złocie. Tam kilkadziesiąt złotych zawsze taniej można, za kilkadziesiąt złotych taniej można kupić monetę, więc zaopatrzmy się w złoto, żeby nas nie zaskoczyła inflacja, żeby nas nie zaskoczyła niewola pieniądza cyfrowego. I co prawda rentowność obligacji dziesięcioletnich amerykańskich, jako takiego miernika miernika wartości złota, Oznacza, po, poszła trochę w górę, ale w dalszym ciągu i, i, i inflacja, i recesje zagrażają światu i nam. Także złoto będzie, będzie dobrym rozwiązaniem. Tym osobom, które się rozglądają za mieszkaniem, za domem, czy mieszkaniem, czy apartamentem w Hiszpanii, polecam stosunkowo nowe e, odkrycie tamtejszego. Rynku, mianowicie prowincję Murcja, która nie była taka popularna ani wśród Polaków, ani w ogóle wśród turystów. Teraz, teraz się staje popularna, ale jeszcze można wykorzystać ten element wzrostu, który powoduje, że ceny są stosunkowo niskie i rosną. Jest agencja zaprzyjaźniona Błędia, i tutaj Państwo będziecie mieli w opisie, opisie filmu pod filmem: będzie, będzie podany i adres mailowy, i ten i, I numer telefonu do, do agencji. Chyba już tam mają kogoś po polsku mówiącego, po angielsku się do, można dogadać bez problemu. Chciałbym też prosić, żebyście Państwo, żebyśmy wszyscy wspierali polski ruch antywojenny. On się ukonstytuował, ta organizacja się, czy ruch właściwie, ukonstytuował się 4 dni temu, trzy 3, 3 dni, 4 dni temu, tak? 3, 3 lutego. Z inicjatywy Leszka Sykulskiego i Sebastiana Pitonia, też ich znacie. Można znaleźć ich na, na internecie. Coś, prawda? Tam im ta strona jeszcze nie za bardzo chodzi, no bo to wszystko jest w rozruchu. Polski Ruch Antywojenny, jednosłowo.pl Wejdźcie tam państwo i pozdrówcie ich. No i oczywiście przypominam, żebyśmy się szanowali, pomagali sobie w, spo, w potrzebie, wspierali tych, którzy zasługują na choćby drobną wpłatę, na, na drobną. Pomoc, oni ryzykują, zwłaszcza wśród dziennikarze wśród takich działaczy, jak właśnie Sykulski i Pitoń, bo oni ryzykują swoim nazwiskiem, swoim życiem, swoim swoim no, wszystkim właściwie można powiedzieć, nawet, nawet mogą się, może się to źle odbić dla, dla ich rodzin. Nie bądźmy zawistni, to jest bardzo ważna rzecz. Zawist najbardziej szkodzi zawistnikowi. Módlmy się o wolność od zawiści, że tak sobie powiem, wnośle. No to, no to tyle, tyle na dzisiaj. Piotrze, dziękujemy bardzo. Spotkamy dziękuję. się niedługo znowu. Jeżeli Państwo macie pytania, możecie pisać w komentarzach, adresować je do, do Piotra. Wszystkiego dobrego Piotrze, dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pa. Dziękuję, do usłyszenia.